Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, bo te punkty są nam niezbędne. Tak w ostatnim czasie się dziwnie składa, że to, co było naszym atutem, czyli boisko, stadion przy ulicy Loretańskiej, jakoś tak się składa, że nie potrafimy tam wygrać. 3 mecze z rzędu zremisowaliśmy. Natomiast z tego, co wiem, jest to nasza 4. wygrana z rzędu na wyjeździe, co do tej pory dużo meczy przegrywaliśmy. I dzisiaj muszę pogratulować trenerowi Sowiszowi postawy jego zespołu, bo naprawdę wszyscy chyba widzieli, że zespół Odry grał bardzo ambitnie. Przez większą część, może nawet całą drugą połowę, zespół przeważał. Było to troszkę też podyktowane tym, że strzeliliśmy tą bramkę do przerwy i ustawiliśmy się trochę na kontry, natomiast te kontry nam rzadko wychodziły. Mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację w drugiej połowie. Marcina Chmiesta sam na sam. Ale tak jakby na to nie patrzeć, to Odra była w tej drugiej połowie zespołem dominującym. Zbierała te wszystkie drugie piłki. Na pewno musimy przyznać, że to zwycięstwo jest dosyć szczęśliwe. Nasz bramkarz dzisiaj również fantastycznie bronił. Przegraliśmy u siebie z Odrą, gdzie można powiedzieć, że Odra wtedy miała sporo szczęścia. Dzisiaj wygraliśmy w Wodzisławiu i to my mieliśmy szczęście. No, taka jest piłka. Ja się bardzo, bardzo cieszę z tych 3 punktów, bo nasza sytuacja w tabeli jest taka, że w każdym meczu musimy zbierać te 3 punkty. Nie zawsze nam to wychodzi, ale myślę, że krok po kroczku zbliżamy się do tego naszego upragnionego celu, którym jest awans.